No dobrze. Moi drodzy, czyli czekamy, konferencja, kolejna duża konferencja na tegorocznym E3, tym razem Xbox. No i zobaczymy tak naprawdę, co nas tutaj czeka. Duże nadzieje, szczególnie po tym, że Electronic Arts nie pokazało się ze zbyt dobrej strony, jeżeli chodzi o tę konferencję swoją. Tutaj z tego, co się dowiedziałem, na konferencji Microsoftu Xboxa ma być pokazanych aż 15 premierowych pokazów, więc to jest w sumie dość sporo. No i jestem ciekaw, co tak na dobrą sprawę się pojawi. Ja przypuszczam, że pewnie jakiś Age of Empires 4, gdyż ostatnio wyszła ta Definitive Edition Age of Empires, która nie była najlepsza. Na pewno pojawi się Forza Horizon 4, to dobrze, to bardzo, bardzo fajnie, bo Forza Horizon jest naprawdę fajną ścigałką. Widzieliście pewnie, jak grałem, bardzo dobrze tę grę wspominam. Także zobaczymy, czy 15 multiplatformówek, no zobaczymy, no teraz wiadomo, jak te gry wyglądają, więc zobaczymy, czy tak to rzeczywiście będzie. Prawdopodobnie Cyberpunk się pojawi tutaj na Microsoftie. Więc czekamy, czy zobaczymy już aktualny gameplay, czy zobaczymy jakieś tylko materiały. Dodatki do Sea of Thieves, pewnie coś będzie, ja przypuszczam, że coś o Sea of Thieves może być rzeczywiście. No oczywiście Battlefield 5, tak? Wczoraj trochę też niedosyt po tym, co zobaczyliśmy, więc zobaczymy, jak dzisiaj. Czy zobaczymy rzeczywiście już gameplay, multiplayerowy gameplay, bo to chyba wszystkich tak na dobrą sprawę najbardziej interesuje. No i co? Czy pojawią się jakieś nowe Gears of War'y, czy pojawi się nowe Halo, czy pojawi się nowy Fable? Zobaczymy. Microsoft może się pochwalić tym, że ma w tej chwili najmocniejszą konsolę, tylko czymże jest najmocniejsza konsola, kiedy nie ma gier, w które można zagrać na tę konsolę? No, z jednej strony Xbox Play Everywhere, czy ten Microsoft Play Everywhere, jak to tam się nazywa, jest fajnym krokiem, bo macie grę od razu na Xboxa i na PC-ta, tylko jakby z drugiej strony niweluje to konieczność posiadania konsoli, no bo po co, skoro macie PC-ta, no to czemu by nie grać na PC-cie po prostu, nie? Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało i zaczyna się, moi drodzy, zaczyna się, także zobaczmy. E3 2018 briefing.
No to moi drodzy, bardzo ładnie się zaczyna. Zaczyna się od Halo. The head of Xbox, Phil Spencer. Ładnie, Halo Infinite. To trochę wyglądało, jakby to miał być taki sandbox Halo'wy, otwarty świat z multiplayerem. Tak to przynajmniej wyglądało. Zaraz posłuchamy, co tutaj nam opowiedzą więcej o tym Halo. Jestem ciekaw, zobaczmy. Tak, ja też myślałem, że to jakiś park jurajski. We will join Master Chief on his greatest adventure yet to save humanity. We are now at a moment of exceptional creativity in gaming. We can't wait to show you what Creativity Unleashed looks like for you. So to all the gamers around the world, across time zones and languages, to every single person watching us on TV and on Mixer, and to our largest ever live audience, the thousands of you with us right here in the Microsoft Theater, welcome to E3 2018. I'd like to personally thank everyone who's joining us from FanFest. ...100% of the proceeds from your FanFest tickets are going to Gamers Outreach. Okej, na razie tutaj no niewiele mówię o samej grze, tak? Tylko, że czyjeś pieniądze idą na coś innego. Okej, no ale jestem ciekaw. No Halo naprawdę wyglądało, jakby to miał być taki otwarty świat. Ciężko było odkryć, jaki to jest klimat tak na dobrą sprawę tego Halo. Bo tutaj było naprawdę dużo, ja myślałem, że to jest jakieś, nie wiem, coś o polowaniu, coś o parku jurajskim, może nawet Forza, bo tam były jakieś samochody, ciężko było stwierdzić, co to jest. Most of all, gaming fosters real community. It reaches across age. No oczywiście teraz gadanie o community i tak dalej, tak? Ale zobaczymy. Za mało mówię o samym Halo. Gaming is the great unifier. Tak, że gry łączą standardowo, tak? Is our shared love of this art form. Legendary characters who captivate us. O, widzimy, że jest coś z Gears of War. Z tyłu pokazane. Bold stories that inspire the hero within us. Iconic worlds that are so richly imagined, we feel excitement in the air and danger on the seas. As gamers, we are at a momentous time where creative vision and cutting-edge technology tylko standardowo gracze, artystyczne wszystko, wiadomo. Our teams and I have traveled the world, meeting developers from Japan to Poland, from the UK. Poland, Cyberpunk. Cyberpunk będzie tu pokazany. Creators who seize the full power and potential of Xbox One to express their most daring vision for games. Będzie Cyberpunk. Today, we've curated a bold showcase of their best work and ours. 50 games. Oh, 50, 50 titles with exclusivity and 15 world premieres. Ładnie, ładnie, zapowiada się nieźle. Some will be first timers on this stage and others will be first timers on any stage. All are imagined by the industry's greatest talents. All demonstrate what. Tylko czy to są gry ekskluzywne na Xboxa czy na Xboxa i PC-ta? Immersive sound effects, breathtaking worlds. So let's jump in. Exclusive. O proszę, Ori and the Blind Forest. Druga część. Pięknie, pięknie. Thank you.
World premiere. Appreciate its worth. Please welcome, from Bethesda Game Studios, Todd Howard. No proszę, mamy teraz człowieka z Bethesdy. Ładnie, ładnie, naprawdę nieźle to się zaczyna. Ori and the Will of Wisps. Naprawdę pięknie to wyglądało, fenomenalnie. No to Ori, cały ten, ta cała artystyczna otoczka, muzyka. No i teraz zobaczcie, mamy pokazane coś, chyba z Fallouta będzie. Mamy człowieka z Bethesdy, no i Sekiro, Shadows Dies Twice, też ciekawe. Wydawało mi się, że to jest jakiś Nioh 2 czy coś takiego, ale było to o wiele bardziej dynamiczne. Więc ciekawe, naprawdę ciekawe się to zapowiada. Zobaczmy, co tutaj usłyszymy. Może coś będzie o Falloutie właśnie teraz, chociaż Bethesda jest później, więc zobaczymy. We've had an incredible 16-year history with Xbox, going all the way back to the original with Morrowind. Chociaż obawiam się, że tutaj to może być jakiś remaster w tej chwili. And that goes all the way to bringing mods to consoles with Fallout 4. Mody i tak dalej na konsoli. To będzie jakiś remaster chyba. The Fallout universe to Xbox Game Pass with Fallout 4 launching today. Xbox Game Pass, czyli udostępniają w tej chwili Fallouta, tak? And hey, w abonamencie Xboxowym. We thought we'd give all of you an exclusive world premiere first look at Fallout 76. A jednak! Jednak 76 na Xboxie, czyli nie na Bethesdzie. Yes, Fallout 76. A pokażą to już tutaj. To all the other games. And it is our biggest one yet. It is four times the size of Fallout 4. Set in the hills of West Virginia, you are one of the first to emerge into an untamed and very different wasteland. Pięknie, pięknie. Zobaczmy, moi drodzy, Fallout 76. Co to będzie?
300 years after our great nation began, we gather together to honor the completion of Vault 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault Tech, but it was built by you. So that if the bombs do come, our way of life will endure. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, take me home. For when the fighting is stopped and the fallout has settled, you must rebuild. Not just walls, not just buildings, but hearts and minds, and ultimately, America itself. In Vault 76, our future begins. 4K, Ultra HD, wszystko. No słuchajcie, nie pokazali tutaj za dużo niestety. Klimat jest oczywiście niesamowity. Świetnie to wyglądało. Ale znowu się dzieje. Dobra, pogadamy później. Co oni robią? Just me, Captain Spirit. This is Chris to the Flying Fortress. Have you spotted Snowmancer? Not yet. Keep me posted. Chris, breakfast. Okay, Dad. You're drinking beer? I don't need a lecture from my son. I always get picked last for the team at school, and they never throw the ball to me. They can't tell stories like you can they? No way. Too late! Emergency! You're truly weak to fight me. You told me you were on the... This time, you won't get away from me. They was gonna get it done in the It is all. I miss Mom's smile. Me too. Nobody's friend. You're probably gonna change the world. I hope so. I know so. But I really don't. Captain Spirit is here! May I think you're a vision? The Awesome Adventures of Captain Spirit. Download for free from June 26th. Exclusive. Ależ narzucili tempo, nie dadzą odpocząć, ale dobrze. Zobaczmy dalej. Welcome to Crackdown! Crackdown! Only game Crackdown 3, pięknie. Big, beautiful, like a skyscraper, falling at your face! If you wanna play on my level, follow my lead! Somebody give me my jam! It's all about getting the jump on the enemy! No building is too high. 60 stories up, incoming! You gotta build up that raw power. Grab more, grow more. Nama, nama, nama. Big, bigger, Jackson! Then you need that firepower. Homing rocket gun, bullseye. Vortex cannon, see ya! Graviton tether, you too, man. And the most powerful weapon of all, me. And then I roll out like a boss.
I can push off fools, pull up the side of a building, or even bust out my very own tank. Oh, yeah. Boom, shakalaka! Man, these bad guys just won't quit. They got math, mad scientists, and mad a master plan. Here we go! The hits just keep on coming. Boom! Whack, whack, mother... We will take back our world from the scourge of the machines. Okej, okay, widzimy, że mamy Nioha. Przepraszam, nie Nioha, tylko Nier Automata, pewnie jakiś remaster. Będzie udostępniony na Xboxa. Słuchajcie, bardzo, bardzo ładnie przyspieszają. Crackdown, fajnie, brakowało mi takiej gry z otwartym światem, czy takiej gry sandboxowej jak Prototype, nie wiem czy kojarzycie, gdzie się skakało, latało, brykało, tam robiłeś wszystko, wszystko rozwalałeś. I Crackdown to jest taki właśnie, to jest taki Prototype od Xboxa. Zobaczmy, kolejna giereczka, Metro, moi drodzy, Metro przed nami, także zobaczmy, co tu nas czeka. And the ground burned to ash, and the seas boiled, and people turned into shadows. So let us not fear the heretics at our door. Even with their iron steeds standing before us, stinking of machine oil and shining its heretical light upon us. Remember, most of the country has been destroyed or occupied. Even those who speak our language might be enemies, by conviction or out of fear. We will not falter! Let us steel ourselves against them! For this is our hour of glory! Amen! Let's move out, Artyom. Blood, they will get it. We'll cross it no matter what those fanatics think. Pięknie, pięknie, naprawdę cudownie to wygląda. Mamy Phila Spencera, więc jakieś tutaj rozmówki znowu będą. Słuchajcie, no na razie naprawdę Microsoft daje radę, powiem wam szczerze. No i to jest ten Exodus, może w końcu wyjdziemy z podziemia, będziemy więcej czasu spędzać na powierzchni. Zobaczymy. Na razie nie dają nam odpocząć ludzie z Microsoftu. Whatever story they tell, whatever sound effects they use, we will work with creators to guarantee that their games look and play best on Xbox One. Na Xbox One czy Xbox One X? To też jest ważne. Generations have loved role-playing games from inventive studios in Japan. Okej, okay, japońska jakaś giereczka. Is the latest in a legendary series. For the first time ever on Xbox, Kingdom Hearts.
Kingdom Hearts, nie wierzę! My goodness! Kingdom Hearts na Xboxa. Wow. It's cold! Guess he's too used to the beach. Hey, Islander, what can I say? Look, even the sea's turning to ice. Wow. A walking, talking snowman. You really are alive. Hello. Olaf, are these your friends? Nope, never met him. Don't know anyone blue, green, or who's oddly spiky. Give me strength! Whoa! Yeah! Ha! Take this! Look out! Whoa. That's amazing! You can control ice. Control it? No, all I ever do is hurt people. This is my home now. I can't go back. I don't want to hurt anyone. Hark! Look out! Things they don't really mean, really mean. Oh, you're only everything I ever dreamed. Roxas does exist. His heart's inside my heart. The other Twilight Town is just data. So what will Elsa accept? Light or darkness? I know I want to know. Well, good for you, but guess what? I won't let her fall to darkness. This Keyblade. His bat? Mickey. You're too late. No moi drodzy, jaram się. Kingdom Hearts 3. Ja myślałem, że Kingdom Hearts zobaczymy dopiero na Square Enix, a tu proszę, jest na Microsoftie. Nie ma chwili oddechu. Kolejny ekskluzyw, także lećmy dalej. Potem mam nadzieję, że zdążymy o wszystkim porozmawiać. Okej, okay, Sea of Thieves. 4 miliony graczy. Okej. Okay. You needn't cower in the doorway. I actually like meeting new people. Besides, the conversation with my friend here has reached a bit of an impasse. I think he just needs a moment to cool off. Now, I sense that you brought me something to inspect. Show me. The waves of change roll throughout the seas, and a new land is revealed. The Forsaken Shores. A place of darkness, where fire and ash consume all. And from the depths, skeleton crews will rise to curse the sea. Skeleton crews? Znowu szkielety, naprawdę? Loose upon the Sea of Thieves. You have delivered unto me a portent of doom most terrible. Oh! You just wanted to know how much it was worth, didn't you? Fine, I'll give you 10 for it.
Czyli mamy dwa dodatki, Cursed Sails i Forsaken Shores. Ale chyba za późno. Zobaczmy kolejny gameplay, czy właściwie trailer. Battlefield, moi drodzy. Tylko znów jest ten tryb singleplayerowy promowany. Oczywiście te historie w jedynce były bardzo fajne. Ale chyba wszyscy chcielibyśmy zobaczyć już, jak wygląda multiplayer, ale zobaczmy, co tutaj zobaczymy. Vi vet at nogen er derude. Bare fortæl mig, hvem det er. Okej, czyli na razie tylko taki wstęp, czy zaraz zobaczymy coś jeszcze? Czy to by było tylko na tyle? No nie wydaje mi się, ale zobaczymy. Kolejna premiera, Microsoft Studio. Forza, moi drodzy, Forza Horizon 4. Pięknie, pięknie. Forza Horizon 4, super. Dobrze, będziemy mieli trochę rozmawiane. Chociaż powiem wam, że zabrakło mi trochę w tej Forzie muzyki. Bo Forza Horizon, oczywiście Forza Motorsport skupia się na samochodach, na wyścigach. W Forzie Horizon zawsze ta muzyka tworzyła ten mega klimat i wyciskała naprawdę ostatnie poty z tej gry, dzięki temu, że się czuło właśnie, że jedziecie z taką muzą. Działało to naprawdę fajnie. Tutaj jakby zabrakło mi troszeczkę tego, ale widzieliśmy, są motory, poduszkowiec jakiś się pojawił, oczywiście piękne, piękne samochody, piękna sceneria, więc wszystko jakby jak najbardziej w porządku. Mówię, jakby tej muzyczki trochę zabrakło. No i moi drodzy, o tych poprzednich giereczkach mogliśmy chwilę porozmawiać. Kingdom Hearts, fajnie, że pojawi się na Xboxa, czyli również na peceta. No i mamy trochę inny styl graficzny, ale nowe postacie z Disneya, to jest naprawdę świetny JRPG, także super. Tu mamy gameplay z Forzy, także zaraz pewnie się przełączymy na full screena, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Sea of Thieves, dwa dodatki, kolejne szkielety, nie wiem, czy to będzie fajne, zobaczymy, ja się boję, że Sea of Thieves jest już tak jak z No Man's Sky, choćby nie wiadomo, jak ta gra była dobra, już raczej nikt w nią nie będzie chciał po prostu grać. Battlefield 5 znowu za dużo nie pokazane, jakieś tam małe przerywniki, tylko fabularne, widać, że bardzo się skupiają na tych historiach, one oczywiście w jedynce były bardzo fajne, więc spoko.
To jest jakby jak najbardziej na plus, ale chcemy zobaczyć multiplayera. No i teraz Forza Horizon 4, mamy gameplay, więc przełączmy się na full screena, zobaczmy jak to wszystko wygląda. With all the variety, spontaneity and fun that real people bring. Let's join Bill. No jak widzimy graficznie bardzo ładnie. In the same shared world as Rebecca, driving at speeds made even more. To już mieliśmy, bo tu mówię o tym dzielonym świecie, że każdego gracza, którego spotykasz, to jest inny gracz, więc tak było. 60 FPS-ów, bardzo dobrze. Powiem wam, że na razie jak oglądam tę konferencję, mam ochotę kupić Xboxa One X. Naprawdę, po prostu, żeby mieć jak najmocniejszy ten, bo widzę, że te giereczki są naprawdę spoko. Tylko z drugiej strony będę mógł też zagrać na PC-cie, więc jakby to wyklucza jedno się z drugim, prawda? Zmiana pół roku, okej. Every season changes the world around you, with each bringing its own unique beauty and unique gameplay. Okej, fajnie to wygląda teraz zupełnie inaczej, ten świat. Tylko czy to będzie się zmieniało realnie, tak jak normalne pory roku, czy na przykład będzie to trwało, nie wiem, miesiąc każda pora? It's great to play solo, but it's better to play with others. Horizon 4 lets you seamlessly enter co-op from within the game world. No to właściwie wszystko już było w poprzednich Horizonach, ale tutaj ładnie synchronicznie driftują. But they are synchronized for every player, so the entire community will experience them at the same time. No, to ładnie, że to wszystko jest tak synchronizowane. Czyli co, każdy liść u każdego gracza będzie spadał w tym samym momencie, tak? Let's see how this scene looks in winter. No i teraz kolejna zmiana, tak teraz na zimę, proszę, czy to jezioro zamarza? The entire open world changes beyond recognition. In winter the lake has frozen solid and previously inaccessible. Nawet odśnieżarki jeżdżą. The trees have entirely lost their leaves and snow and ice cover the terrain. The visuals and the driving experience couldn't be. Ale wygląda to ładnie, prawda? Naprawdę ładnie. Has appeared over the ice to signal the start of a new world event. Forzathon Live invites the entire community to come together and cooperate to win big rewards. And while they head off to the event, I'd like to show you how the world of Forza Horizon 4 looks in spring. Jestem ciekaw, jak te pory roku będą się zmieniać. Czy to będzie właśnie jakoś tak, nie wiem, miesięczne na przykład eventy, czy to będzie normalnie tak jak w naszym świecie? Every season there are new reasons to play Forza Horizon 4 and the huge creative fun-loving Horizon community. Zobaczcie jaką grupę oni w ogóle tu jeżdżą, nie? Super fajnie. Today you've seen a completely new take on Horizon. Tylko dalej nie słychać muzyki, a to ta muzyka jest tutaj bardzo ważna w tej Forzie, naprawdę. In which dynamic seasons change everything. Forza Horizon 4 is coming to Xbox One and Windows 10 on October 2nd, and I am thrilled to announce October 2nd. In Xbox Game Pass on the same. Bardzo dużo tych gier jest w Xbox Game Pass. Jest Forza, też było i Crackdown. Czy my będziemy mieli w tej chwili Gears of War? Czy to będą nowe Gearsy? Tam przeleciały te elementy z Gearsów. We know that exclusive games from our Microsoft studios are what originally turned so many of us Xbox fans. My team and I take our commitment to you seriously to make Xbox One the best place for you to play and for you to have the best games on the world's most powerful console. This is why we're increasing our investment in our existing franchises that you already love. No, Halo było. Będzie ten. Będzie Fable? A mamy tutaj Minecrafta. Kurde, mogliby właśnie tutaj coś zrobić, no powiedzmy z Halo. Znaczy Halo będzie. Gears of War, Fable. Fable byłby fajny do zobaczenia. And we found
innovative game designers, master storytellers, exceptional world builders. And now, I'm proud to introduce the creation of a brand new Microsoft Studio. Nowe studio Microsoftu. The Initiative. Okej. Inicjatywa, tak? Nowe studio. A visionary storyteller who has worked across some of the most iconic franchises. Storyteller. Tu coś na nacisk jest dużo na historię. Santa Monica Studio is building a team of world-class talent to create groundbreaking new game experiences. Okej, to słyszeliśmy już często. I'm excited to welcome Undead Labs to Microsoft Studios. Okej, Undead Labs, spoko. To jest ten State of Decay, nie? To building a zombie survival franchise. They just released their second infestation into the world, and in the first 2 weeks, over 2 million of you have joined the fight to survive. Tylko ilu zostało, żeby walczyć dalej? It's my distinct pleasure to announce that we have acquired Playground Games. No proszę. No to Microsoft szaleje, naprawdę nieźle. This generation celebrated for their incredible craftsmanship. Not only will Playground Games continue to work on Forza Horizon, they're bringing their open world expertise to an entirely new project. We can't wait to share more about that later. Jakiś open world? Coś będzie? Potem coś chyba powiedzą, nie? For the fourth new studio, it's my personal honor to welcome Ninja Theory to Microsoft Studio. No ładnie. No, czyli oni wzięli, kurde, sobie ten... To Sanui, tak? Od tej gry? When we collaborated on Kung Fu Chaos back on the original Xbox. And a minute into playing Hellblade, you know you're in the hands of master storytellers. Ładnie, no to naprawdę pozyskali to trochę teraz. Co z tym zrobił, tylko pytanie. In creating new franchises. And yes, we've got a fifth studio to announce. Jeszcze piąte studio. Games. 2 years ago, we premiered. O, to jest ten od We Happy Few, tak? A game that captivated us with its strong, fresh, and intense storytelling. Ciekawe, brzmi naprawdę nieźle. Microsoft, kurde, ciśnie. Full release to gamers everywhere. So please help me in welcoming all of our new studios. Ładnie, ładnie. No Microsoft tutaj naprawdę szaleje. Jestem aż ciekaw, co wyniknie z tych współpracy, nie? The resources, the platform and creative independence to make big, take bigger risks. Fajnie, bo takie mniejsze studia dostaną spore wsparcie. I będą mogły fajne rzeczy zrobić. We Happy Few, moi drodzy. Isn't that the decision we all made? Oh. But you know the truth, don't you? There's not a thing I can tell you that you don't already know, is there? Have you had your joy, Ollie? People in town are getting a tad bit skinny. I think they're starving to death. And they're painting the streets in rainbows. Have you not noticed? Oh, Ollie. Why are you all wearing those ridiculous new masks? You should get one. They shape your face into a smile. And when you smile, you can't help being happy. We have to tell people. They need to know the truth. No! It's better not to know. Wakey, wakey, everyone. And it's another fabulous day in Wellington Well. Do what you should be doing. A my już graliśmy kiedyś troszkę w We Happy Few. Tu ludzie są na dragach i dlatego wydaje się, że wszystko jest takie piękne. Graliśmy jakiś wczesny dostęp, całkiem ciekawa giereczka. People won't face facts. Not until we take their joy. And when we do that, they'll murder each other in the street.
We Happy Few, to może być naprawdę fajna giereczka. Tak jak mówiłem, graliśmy już w jakiś wczesny dostęp. Zapowiada się to wszystko cudownie. 13 gra, zobaczymy. 13 gra ekskluzywna na konsolę, zobaczmy. Player Unknown Battlegrounds. No ładnie. To ładnie wygląda, prawda? Wydaje się, jakby to była w ogóle inna gra niż te PUBG, które my znamy. Jeszcze jakaś nowa mapa zimowa. Wow! Powiem wam, że tak to dobrze wyglądało. Ten trailer był tak dobry, że aż by się chciało naprawdę w PUBG zagrać. Światowa premiera. Dalej, lecimy. Zobaczymy. Nie ma odpoczywania. Okay, Tales of Vesperia to jest remaster, Definitive Edition, remaster gry, ona chyba w 2006-2008, zależy czy w Europie czy w Japonii wyszła. Kolejny world premiere, także patrzmy dalej. Washington DC, the most heavily protected city on earth. Within its limits, 177 foreign embassies, 550 elected officials and 23,000 military personnel. In the event of an attack, critical personnel are evacuated. Underground shelters open, while complex defense systems patrol the sky. But nothing stopped the virus. 27 days after patient zero, Washington fell. It began with riots on K Street, then shootings in the National Mall. Troops withdrew to bunkers. Civilians were left in the streets. America is on the brink of collapse, but some people have survived. Gardens grow on rooftops, their fences patrolled with rifles, in communities that live under constant siege. Survival has taken the form of urban warfare. Centuries ago, on this very soil, brother fought brother, spilling blood to forge the United States. History is threatening to repeat itself. Now, in the heat of summer, 6 months after the outbreak began, a remnant of a corrupt state lurks in the shadows,
ready to engage in a new civil war. Agents of the Division are the only ones standing against it. But how do you save a nation when its enemies come from within? The Division 2, moi drodzy, bardzo fajny trailer, bardzo klimatyczny. In-game footage. Co to będzie? Od Ubisoftu. Aha, czy to będzie The Division właśnie? Matt, that crash site is just ahead. Tak, mamy The Division, moi drodzy. Zobaczmy, jak to wygląda. Duke, Kit, did you guys hear that? Yeah. Closer this time. Charles Darwin surmised that the flower was pollen, an undiscovered moth. 21 years after... This parachute dropped right through the ceiling. Let me see if I can get this. Oh, that'll come in handy. So you guys are coming, or what? Yeah. Oh, Merry Christmas. Ah, here's the door. Karpinski, it's the Division. All right, let me just talk to this guy. Glad to see you. We got a boy here who's gonna die without his meds. Those True Sons assholes confiscated him, along with most of our drinking water. Up around Pink okay, Station. Meet us at the sinkhole? I wouldn't ask yep. for help. Okay, sure. Wow. Okay. Definitely from the capital. You should have a new side mission on the map. Yeah, we're not that far. Okay, do it after the crash site? Sounds good. They're just ahead of us, Matt. Hey, I see you. I'll be up in a sec. Kit, we gotta get you leveled up. I know. Please help. I've been busy. Toxic chemical residue detected. A lot of loot down there. Hey, you guys should really check this out. Almost there. So that's the control point. Hey, wait for me. Oh crap, they have a tank. Yep, I see him. Don't aggro him yet. Let me adjust my build. Got my crossbone chem launcher. Chem cloud out. Matt, can you flank them and get a clear shot? I'll take that sniper on top. Wait for it. Got her. More bad guys on the other side of the plane. Grenade, grenade! Duke, come on. Yep, yep, yep. Matt, I need your help. Over here. Over there! Over by the floodlight! Seeker mine out. Whoa! Oh, I'm stuck. Could you use a little help? Thanks, Matt. Oh, there's a dude rushing through the plane. Guys. Yep, I'll see what I can do. Got him. I'm down. Yeah, hang on, I'll get you. I'll cover you guys. Come on, come on. Get that weak point.
Oh crap, Matt, watch out! Sending my drone. Thank you for the revive, Meg. I've got this guy behind the tank. Map of the Hive, nice. Alright, just lay it on him. Again? Drop down. Oh, there goes his armor. Ah! You're on your own. Keep going! Good job. Level up! Level 30! Oh, sweet! Congrats. Alright, flare is up. Control point is ours. Nice. You guys wanna check out the plane? Let's go. Analyzing ballistic residue. Looks like a rough landing. Jesus! Whoa, that's nuts. Let's check it out. Great idea, let's just die. So, game plan. Take the capital back. I think we're ready. 3, 2, 1, go, 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 go! Kurczę, powiem wam, że nie wiem do końca co myśleć. Z jednej strony ładnie to wyglądało, bardzo fajnie, 15 marca, mojej urodziny, cudownie. Ashley Speicher. Powiem wam, że no jestem ciekaw, bo jakby nie pokazali za dużo nowości względem jedynki. Trailer był bardzo fajny, bardzo interesujący. Fajny klimacik. Tylko wiecie, kurde, to wygląda jak dokładnie ta sama gra. Jakieś gadżety dodatkowe, trochę zmieniony. Zmieniony troszeczkę interfejs. Ale jakby ciężko... Wszystko się rozchodzi o sam gameplay, tak? Czy nie będzie to aż takiego grindowania, żeby było co robić cały czas. Zobaczymy, nie? Wydaje się fajne i na pewno fajnie będzie zagrać. Mam tylko nadzieję, że ono się po prostu szybko nie znudzi, nie? Bo nie widziałam żadnej nowości tak na dobrą sprawę, nie? What if you didn't have to choose? What if you could play them all? The answer? Xbox Game Pass. A way to give gamers the ultimate freedom to play. And your response has blown us away. Okej, to już znamy, ale może coś nowego będzie. You are spending more time gaming. Freedom of choice is leading to more discovery, more play, and more fun. And we couldn't be more inspired to keep building and unlocking more for you. So for the last year, we've been working on how to give you faster access to all those games. We leveraged the machine learning expertise we have at Microsoft and invented a way to start your games twice as fast. And naturally, we're calling it Fast Start. Fast start, okay. Ready to start system, which is manually configured. Fast start uses machine learning techniques based on how gamers actually play games. And fast start is designed to get better as the algorithms and parameters are refined over time. I'm pleased to announce that fast start will launch for select titles in the June update coming later this month. Okay. No to szybsze odpalanie gier, tak? Czyli spoko, no. Okej. Ultimately, it all comes down to the games. Tak jest. We'll continue to deliver iconic favorites like Halo the Master Chief Collection coming later this year. W Game Passie, spoko. We also plan to release all new exclusive games from Microsoft Studios, including Forza Horizon 4, Crackdown 3, and more. To jest fajne, nie? Że to będzie w Game Passie do zagrania. Catalog on the same day as their global release. To jest akurat spoko, tak? Tylko czy to im się opłaci, to muszą być pewni tych gier, no bo to nie może być tak jak Sea of Thieves, że ktoś zagra w to i przestanie, tak? Więc mam nadzieję, że te gry rzeczywiście będą dobre, nie? Warhammer Vermintide 2, After Party and Phoenix Point. All available on Xbox Game Pass the same day as their global release. No też fajnie. Phoenix Point czekam, bo to będzie fajna giereczka swoją drogą. So that's what's next. But let's talk about what's happening today. Okay.
The Division, The Elder Scrolls Online. Do Game Passa. Fallout 4 i Tessa, tak? Tylko to jest Tessa Online? The Elder Scrolls Online, Tamriel Unlimited. Okej. Okay. Ale i tak trzeba abonament kupić, żeby tam mieć. Fallout 4. No te gry już trochę są po premierze, więc... For Xbox One X, no, to są dobre giereczki mimo wszystko, nie? And all of them playable today in Xbox Game Pass. Okay. Thank you to all of the developers working with us to bring freedom of choice to gamers around the world with Xbox Game Pass. Thanks everyone. No dobrze, ale jeszcze chyba coś będzie, prawda? Czy to już jest podsumowanie? Zobaczmy. Było sporo fajnych tytułów pokazanych teraz, ale miejmy nadzieję, że to nie jest jeszcze koniec. Square Enix. No dobrze, czyli lecimy dalej. Nowy Tomb Raider, fajnie. Tylko coś niezbyt płynnie to chodzi. Trinity, get hold of this. Let's think this through. Do you realize the tragedy you have unleashed? The cleansing has begun. It falls to me now to stop it before it consumes us all. What have I done? To believe. You don't know that you caused all this, Lara! You need to trust me. We have to trust each other. I speak louder.
chance to alter the course of humanity. If you had that power, what would you do? Spoko, spoko. Shadow of the Tomb Raider. No tu ten trailerek trochę przycina, to jakby nie wpływa na odbiór gry. Wszystko fajnie, tylko tutaj oczywiście rozchodzi się o historię, bo nie wiem, czy coś w tym Tomb Raiderze dadzą radę wymyślić nowego, ale pewnie będzie spoko giereczka, jak to zawsze. Patrzmy dalej. Czyżby jakiś skate? Nowy skate? Put this mic on a tripod, but I'm not Chow Yun Fat. Break, I'm still a pillar of stone. Blows into your skull. Mash on your whole militia like a cannibal. Imagine you the antelope, and I'm the king of the jungle. Animal instinct, phenomenal stamina. Just think about a man on the brink of insanity. And it's me, you not a rapper, you a movie star. Checking who we are, be the booty tall. Molotov cocktail. Checking yoga score to school regardless. A marvelous, majestic. Nope. All my power harness shit, my spoken word like a Voltron sword. And these poems close to arsenic, every medley, deadly combo. The powers that be, it's in you, it's in me. And MC, that's all we know. The powers that be, it's in you, it's in me. And MC, that's all we know. The powers that be, it's in you, it's in me. And MC, that's all we know. The powers that be, Session. It's in me, and MC. To jest rzeczywiście gra o jeździ na deskorolce, czy to jest jakimś nagrywaniu? Ciężko stwierdzić tak naprawdę, no to mieliśmy te deskorolki, ale exclusive. Nic więcej. Dobrze, exclusive lunch, zobaczmy. They say you only live once. I beg to differ. I was born three times, and I've met death three times. My first home was Altanova. The curiosity I gained there cost me my first life. I awoke again in Tarif, village of the sorcerers. I once thought that this would be my true home. Everything changed when I started to ask the forbidden questions. What exactly is the true nature of the Black Stone? What lies beneath the vast desert? Who was it that was calling me from the depths beyond the desert? The world never paid heed to such questions. They just fought on, blinded, and hungered for more and more of the power. It is time that I, at long last, reveal the hidden secrets once and for all. Dare to learn your true wretched self. Behold, I am Elezra, the darkness born from the desert. Okej, to jest niby Black Desert, tylko tam było, nie było Black Desert online, tylko Black Desert DMMO, więc ciekawe, może to trochę jakiś spin-off. Zobaczmy, kolejna giereczka. We've known each other a long time. Hold the line! Hold the line! Nothing gets through! You never had this much trouble. You gonna make it through this? They're demons! I've seen them! Is that like Resident Evil? Take it over! Let us pray for mercy. This is a trial from the heavens above. Devil May Cry! Oh my fucking god! Hey honey, need assistance? Hey, you have to hit every single bump in the road? Gotta ruin my crew! Cheer up, crew cut. You taking nuts? Yeah,
He's real pro at smacking demons around. That's why I built him that well-functioning arm. To kick demon ass. What? No chit-chat or monologue? Just getting right to the point, huh? My brilliant badass work is worth every dime, you know it. Cash first. Back inside now! I've got a score to settle with that son of a bitch. Wow, 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 moi mili, Devil May Cry 5 na Xboxa dodatkowo. Oni mówili, że chcą trochę wrócić do korzeni, jeżeli chodzi o tego Devil May Cry'a, że ten poprzedni taki bardzo dubstepowy był naprawdę fajny, mi się strasznie podobał, totalnie inny klimat niż to, co było w poprzednich Devil May Cry'ach. A tutaj mamy Devil May Cry 5, który widać od razu, że jest bardzo klasycznym Devil May Cry'em, ale został wzbogacony o te elementy, które pojawiły się w tej nowej serii Devil May Cry. Ten dubstep, ten taki humor. Więc mega, mega fajnie coś takiego zobaczyć. Bardzo fajnie to wygląda. Thank you so much. Thank you so much. DMC is back. Devil May Cry, cudownie, naprawdę wydaje się to bardzo, bardzo fajne. English is hard. Matt, you do it. Of course. It's been 10 years since Devil May Cry 4 was released, and fans have been asking for a true sequel ever since. So this is our response, loud and clear, that we hear you. Devil May Cry and Hideaki Itsuno are back! Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Early on in the development of Devil May Cry 5, we set our sights on creating something that was going to have world-class visuals. So we've scanned fully costumed models for all of our main characters, and with the power of Xbox One X, we're able to render them as realistically as possible. Now, while visuals are really important, the controls need to remain tight and responsive as well. So we've gathered the best minds at Capcom to ensure that we can still deliver that amazing gameplay that Devil May Cry is known for. And we think that we've made something that feels better than any action game we've ever created. Hold on, hold on. To właśnie o takim jajcarstwie mówię. Minasama no tame ni ichiban no jinsaku ga dekimashita. Kitai shite moratte daijoubu desu. Yoroshiku onegaishimasu. Arigato gozaimasu. Says that he is convinced that this is the best game that he's ever made because we made it for you, our fans. And we hope you look forward to seeing more. No, takie standardowe gadanie, ale... Have a great E3! Ale zapowiada się naprawdę fajnie. Exclusive. Bardzo, bardzo się cieszę. Exclusive launch console. Console exclusive launch. Zobaczmy kolejny. O, proszę, mamy ten... Cuphead dodatek jakiś. To chyba dodatek, prawda? To jest chyba DLC jakieś do Cupheada. Exclusive. No i kolejny console launch exclusive.
Wiecie co, ta giereczka może tak ładnie wyglądać, ona może być taka słodziutka, ale ona może być trudności Dark Soulsów na przykład. A labor of love conceived and created by a single developer in Halifax, Nova Scotia, is today commanding gaming's largest stage. Whether you're sharing the adventure of a tiny fox with more than 20 million viewers on Mixer, tamte bossy wyglądały tak dość ciekawie, nie? Friends to slay zombies, gaming is an incredible community. We've always believed that building community is vital for gaming. There's real power in our shared experience. Sharing the same world, the same seasons. Jakie to jest piękne, prawda? To co mówimy. And there's real meaning in sharing our love. Nie, wydaje mi się, że będzie Cyberpunk, no bo było wspominane nawet o Polsce. Nic tu polskiego nie zobaczymy, nie zobaczyliśmy na razie, więc wydaje mi się, że jeszcze czekają i to będzie gdzieś tam pewnie na koniec. Everything you show you will be world premiere games no one has seen before. Czy to może być Cyberpunk? Ale to teraz pokazują. Bandai Namco. Okay. Czyli teraz już będą takie rzeczy, których nikt wcześniej nie widział. Zobaczymy. Zobaczymy. Od Capcomu World Premiere. To może być teraz mocne. To teraz dopiero ta 15 będzie. Separate from our own, where the impossible is reality. They consist of both good and evil. These worlds were never meant to meet, but things have changed. Now they have begun to merge as one. And our last hope are the heroes we could only imagine, uniting to fight for our survival. To było z tego, z notatnika śmierci też. Wow, tylko mało postaci tu było pokazanych, ale ja bym to widział jako taki Super Smash Bros. Z anime. Wow. Nieźle, oglądamy dalej. It's been 15 years since the fall. The city is a corpse. And we are the worms. We burrow in it. Fighting for every useful piece of land to preserve ourselves from the terrors of the night and the horrors of the day. I know not who can hear my voice. I shall therefore speak a word unto here. Anyone who dares to steal food will be hanged, and their bodies will be exposed. Every day we rise from dust to choose between bad and worse. And these choices we take to survive will create the world to come. You know the drill. Get to the nearest safe house and wait until dawn. Good night. Good luck.
Please welcome narrative designer. Pięknie, pięknie. No mamy nasz polski akcent. Dying Light 2 wygląda naprawdę fajnie, tylko ja się boję, żeby się nie okazało, że to, co mówili o Polsce, to jest właśnie Dying Light. Fajnie, że jest, bo Dying Light było naprawdę super i ludzie do tej pory w to grają. I ta gra jest cały czas rozwijana. Ale chcemy tego cyberpunka. Co do tego Jump Force'a, fajnie, że coś takiego jest. Ja osobiście nie jestem fanem takiej grafiki, gdzie nie ma takiej ostro zarysowanej kreski, tylko tutaj jest takie wszystko pucowate, trójwymiarowe. Nie wiem, mi to nie odpowiada, ale na pewno będzie trzeba w to zagrać. Jestem ciekaw, czy to będzie właśnie takie na zasadzie Super Smash Bros'a, taki Arena Rumble powiedzmy, czy coś, czy to będzie taka typowa nawalanka, czy może jakaś przygodówka, ciekawe. No i zobaczymy, co z Dying Light 2. Today, however, we want to give you a look at one of the impressive new features of Dying Light 2. Okay, jakieś nowe cechy. Dying Light 2 will be the first in its genre where your choices have genuine consequences in the game itself. Okay, mamy wybory i konsekwencje. How it plays to the events that occur, everything in the game world can change based on your decisions. No to jest ciekawe, ale też wiele razy to już słyszeliśmy. Ale dobra, zobaczmy. Czyli wybory, konsekwencje, wszystko co się dzieje wpływa na to, co jest dalej. Oczywiście mamy ten element parkaera. Także bardzo dobrze. To było bardzo fajne zawsze. Dying Light 2 features a functioning ecosystem that reacts on multiple levels to the things you do and the choices you make. In the example we are about to show you, our protagonist undertakes a mission for the Peacekeepers, one of the many factions active in the city. They want you to negotiate with two survivors who are controlling and hoarding a water supply. Are you going to insult us with another final offer? Let's say you choose to carry out the Peacekeeper's orders, one way or another. After this, you will start seeing a significant change in the city, as access to the water supply allowed the... To jest jakiś Berlin? Tam nie była brama brandenburska? There's even running water for the people at street level, and that raises their morale and allows you to replenish your energy on the go. But there's a cost to this. The PKs have a rigid approach to law and order. So while the streets may be safer, it's only safer for those who side with them. So if you get on their bad side, now let's return to that moment of choice. And instead of killing them, you choose to team up with this group to supply water on the black market. As you will see, this creates a very different set of consequences for the city. With water being a precious currency, it brings you access to new resources and trade. But this in turn attracts the worst type of people to the area. And this is just a single decision, one out of hundreds you will have to make. But it allows you to carve out your own world. Each player's game experience will be unique. And by the way, this is just what happens in the day. At night, well, things tend to get a lot darker. No i oczywiście te zombiaki w nocy. No ciekawe, ciekawe. Zapowiada się to fajnie. Dying Light było naprawdę przyjemne. Jeżeli dadzą do tego kooperację, multiplayer, exclusive, tak jak było, to będzie super. World Exclusive World Premiere, znowu kolejny tytuł. Zobaczmy, Microsoft Studio, może... A lot of time has passed. Może Gears of War, zobaczymy. Soft. Complacent. Chociaż graficznie wygląda jakoś dziwnie, ale zobaczymy. You always knew the three of you would be needed again. You always... Wait, what? Remaster Battletoadsów albo jakieś nowe Battletoadsy. A brand new game featuring body morphing genre mashups, three player couch co-op, 4K hand drawn 2.5D graphics,
and broad non-specific feature declarations. They're back. No ciekawe, ciekawe. Jakieś tam będzie mieszanie gatunków i tak dalej, zobaczymy. World premiere. Ale kolejny world premiere przed nami, zobaczmy. I was born to fight wars that no army could win. There was no fear. Just Cause, moi drodzy. No Just fear. Cause 4. But the rules have changed. The enemy changed. And no one was ready for it. The Black Hand. They are the world's most powerful private army. But even they should fear what they've created. This isn't a war, Rico. This is survival. Want me getting shot at? All the time. Wow, w ogóle co tutaj się dzieje? Żeby było ciekawie, niechcący na Steama wypuścili preorder Just Cause 4, zanim ona w ogóle została zapowiedziana, także ciekawie. Zobaczymy, może być fajnie. Kolejny world premiere Microsoft Studio. Gears of War, moi drodzy. Kolejny Gears of War. Oglądajmy. Wow. Żeby to tylko nie była reklama figurek. Oh no! Pupheady, no nie! Czy oni nas nabrali? Nie, niemożliwe. Nie mówcie, że to tylko chodzi o figurki. Studio head Rod Ferguson. Rod Ferguson. Nie, to jest Gears of War nowy. Jest nowy Gears of War, nie może być inaczej. Ale dobrze, dobrze to rozegrali. Well played, naprawdę. Naprawdę dobrze. Nie, nie wydaje mi się, żeby to była mobilka. Raczej wątpię, raczej wątpię. When I began my Gears of War journey, we had no idea how big this franchise would become. And as it's grown, we've dreamed of taking it to new places and different ways to reach even more fans. A może jednak mobilka. Gears Pop, a collaboration with our friends at Funko to bring a unique mobile spin to the world of Gears. Ay, ay, ay. It's not the only new place we're going. I'm excited to also announce a new Gears of War PC experience in a completely different genre, Gears Tactics. You create a whole new squad 12 years before Gears of War 1 as they hunt a locust monster maker responsible for destroying whole cities. Ale nie, zobaczcie, to nie jest. To wygląda trochę jak XCOM. Faster, more aggressive gameplay. Z bardzo mi się podoba i jest na peceta. It wouldn't be a Gears game without a massive boss battle. Gears Tactics. We look forward to sharing more about tactics with you soon. But it's not just about going to new places. It's also about having new experiences. And the amazing team at the Coalition is working hard to bring you our most ambitious Gears of War title yet, Gears 5. Tak jest! Więc są i Gearsy piąteczka, moi drodzy. To chyba na publicę. Holy shit! Journey across the biggest and most beautiful world we've ever created, with the war for humanity escalates on two fronts, outside the capital city and within Kate herself. In this moment from the game, Kate leads a rescue message to a remote village, but something goes horribly wrong.
No i zobaczmy, moi drodzy. Kate, you can't see this. You don't want to see this. Thanks for coming here. Of course. Can I recommend we maybe get these people out of here? Hey, just slow down. No, Foz is right. We need to move. What are you talking? He's dead, man. Give her a minute. She'll get her minute in the Raven. What the hell is wrong with you? Del, we need to leave. I'm not going. Excuse me? For months now, I've been having these dreams. Nightmares. But I think they were messages. What? Something's happening to me. It's your grandmother's? Enough. We'll deal with this later. Foz, round these people up. I need help. There's a place. Up north. I think we can find you answers there. No! No! Absolutely not. We have orders. You'll go with me. God damn it, both of you, listen. I'll go with her. Look, if you're missing, Jen'll notice. Okay. I'll push Jack the coordinates. No, Corporal, you're coming back to Nuevira. That is a direct order. Well, Captain, screw your order. This isn't about you, it's about me. I need to fix this. Hey, watch her. Her necklace? That's a locust symbol. Yeah, so? She would never be our enemy by choice. I know that. Because she would die for us. I know that. But what if it's not her choice? Me. What did JD tell you? This is a wild game of survival. No moi drodzy, powiem wam, że wygląda to naprawdę fenomenalnie, bardzo ładnie, bardzo fajnie. No i mamy kolejne Gears of War. Ten Gears Tactics też naprawdę fajnie wyglądał. Naprawdę wydawało się spoko. In the entire history of our industry, gaming is now at its most vibrant. Today, we shared our commitment to giving you the freedom to discover and play all of the great new games coming to Xbox Game Pass. Today, Gearsy też będą? We showcased more games than we ever have before,
50 games, 18 titles with exclusivity, and 15 world premieres. Czyli co, kończymy już? Today, we shared our most diverse gaming portfolio in every measure, from breadth in art style, genre, and cultures, range in subject and setting, scale in story, and scope in creative vision. And every one of these plays best on Xbox. No ja naliczyłem 20, powiedzmy 30 gier, jeżeli licząc te Gears Tactics, Gears 5, Gears Pop. No i tam jeszcze na tym trailerze trochę leciało, nie? Może Cyberpunk będzie pokazany na Sony, bo ostatnie promocje związane na przykład z Wiedźminem, czyli z CDP, były na PS4, więc ciekawe. Dziwię się, że nie ma Age of Empires 4. We commit and zobaczymy the full breadth of our resources at Microsoft. Zobaczę, coś jeszcze będzie pokazane. Chociaż to brzmi, jakby miał być już koniec. In Microsoft Research are developing the future of gaming AI. So the worlds and characters we enjoy will be even more rich and more immersive. Microsoft AI. Cloud engineers are building a game streaming network to unlock console quality gaming on any device.